Ostatnia sesja Rady Miasta to wyjątkowo spokojna dyskusja nad punktem związanym ze zmianami uchwały budżetowej. Projekt przesunięć środków finansowych uzasadniała skarbnik miasta Renata Seruga-Tokarz, a jedną z pozytywnych informacji jest zmniejszenie kwoty planowanego kredytu na sfinansowanie deficytu o 5 700 000 złotych. Planujemy zmniejszenie z zaplanowanego kredytu. Pierwotnie planowaliśmy kredyt w kwocie 30 milionów. Na jednej z minionych sesji obniżyliśmy go do kwoty 25 milionów i teraz kolejna dobra wiadomość. Zmniejszamy o kolejne 5 milionów 700, czyli zadłużenie po dzisiejszej zmianie z 30 milionów spada do 19 milionów 300, jeżeli chodzi o zaplanowany do zaciągnięcia kredyt. To zasługa gospodarskich działań pana prezydenta Handzla, przekonywał w swojej wypowiedzi radny Krzysztof Ziaja. No cóż by się działo w naszym mieście w dobie właśnie tych szalejącej inflacji, tych szalejących podwyżek i rozpędzającej się pandemii, gdyby nie te gospodarskie działania. Także gratuluję, dziękuję i będę głosował za. Radna Teresa Cabała przypomniała natomiast, że pod koniec ubiegłego roku miasto posiadało oszczędności w wysokości 30 milionów złotych. Padło również pytanie o to, dlaczego jeśli budżet miasta jest w dobrej kondycji, zabrano mieszkańcom część dopłat do wody i ścieków, a prezydent odmawia remontu ulic, o które wnioskują radni w interpelacjach. Gro interpelacji kierowanych do pana prezydenta o poprawę na przykład bezpieczeństwa w odpowiedzi uzyskiwali radni informację, iż z uwagi na brak środków finansowych zadanie nie będzie realizowane. Kolejne zmiany w budżecie są związane z dofinansowaniem, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostaną przebudowane przejścia dla pieszych, m.in. na ulicy Paderewskiego, Tarnowskiej i Rybarskiej. Kolejne przebudowy to ulica Kochanowskiego i Halera, Lwowska, Mickiewicza z Alejami Wolności, Batalionów Chłopskich, Bora Komorowskiego z Nawojowską. Przebudowany zostanie także chodnik przy ulicy Zawiszy Czarnego. Dodatkowe 40 000 złotych trafi do sądeckich szkół. W ramach tych środków zmodernizowany zostanie system monitoringu w szkole podstawowej nr 9 i 17 oraz w zespole szkół samochodowych i zespole szkół ekonomicznych. Radni zdecydowali również o przekazaniu kolejnych środków w wysokości 2 milionów złotych na klub sportowy Sandecja. Pytania i wątpliwości sądeckich radnych wywołał natomiast zakup kosiarki. Na ten cel miasto zaplanowało wydać 160 000 złotych. Proponujecie zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie kultury fizycznej o 160 000 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu służącego MOSIR, w tym zakup specjalistycznej kosiarki wrzecionowej służącej do obsługi boisk trawiastych. O ile dobrze pamiętam, to w ubiegłym roku 0,5 miliona na ten cel przeznaczaliśmy. Kosiarka będzie obsługiwać nową murawę na stadionie Sandecji, przekonywał wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Boisko, a szczególnie trawa na tym boisku, będzie rosła nie tylko w trakcie procesu budowlanego, a my mam nadzieję, że przynajmniej 100 lat po nim i przeżyje pewnie ze 3 albo 4 jeszcze takie traktory w trakcie użytkowania tego. Radni, głosując nad zmianami uchwały budżetowej, zgodzili się również na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta za kwotę 120 000 złotych.